Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak przeczytaliście w tytule, dziś będzie fishburger. To znaczy taka porządna kanapka z rybą i z surówką. Ale to będzie połączenie najlepszych składników. Będzie łosoś. Łosoś, który jak widzicie nie jest takim łososiem bardzo czerwonym. No bo to nie jest łosoś taki typowy, norweski z najtańszych hodowli. Tylko porządny, bałtycki łosoś. No ale oczywiście jak nie dostaniemy takiego łososia, możemy sobie kupić każdą inną rybę, którą lubimy. Do tego za chwileczkę zrobię porządną surówkę, do której użyję kapusty, jabłko, por i zrobimy pyszny sos, od którego właśnie zaczniemy. W misce mam śmietanę, taką lekko kwaskową, jak do zupy, 18. Do tego użyjemy majonez roślinny. Ja użyję dzisiaj kieleckiego, on jest bardzo dobrej jakości i smak ma taki, wiecie, bardzo fajny i delikatny. 5 łyżek śmietany, więc wrzucimy 3 łyżki majonezu. Dodaję sok z połowy cytryny. Tutaj mam gałązkę mięty, którą teraz wkroję. Kilka listków. Dodamy trochę soli i oczywiście świeżo roztartego czarnego pieprzu. I sos do surówki mam przygotowany. Teraz skroję kawałek kapusty. Kapusta skrojona. Teraz wkroję dwa niewielkie jabłka. Pokroję je w słupeczki. I tak pokrojone słupeczki teraz dodaję do kapusty. Jabłka mamy wkrojone, został nam por. Jak widzicie, por mam przecięty, to ze względu na to, że go musiałem porządnie wymyć. Taka surówka również idealnie pasuje do każdego rodzaju obiadu, nie tylko do rybki. Ten kawałek pora wykorzystam do zupy. I to wszystko zalewam wcześniej zrobionym sosem. No i świeża, chrupiąca, aromatyczna suróweczka jest już zrobiona, więc teraz zajmiemy się samą rybą. Jakie kawałki będę kroił? Na wielkość bułki. Wezmę bułkę i tak mniej więcej przymierzę. Tak. O, tak. Żeby kawałki nie były ani za małe, ani za wielkie. I może tu. Przekrajam dwa kawałki. W ten sposób teraz
odkroimy tą cieńszą część. Chodzi o to, żeby ryba równo się usmażyła. Oczywiście to sobie usmażę później. Zdejmę skórę. Skóra z łososia schodzi bardzo prosto, zobaczcie. A i pamiętajmy, sprawdzając świeżość ryby, po prostu ją powąchajmy, jak jest w filecie. Jeżeli nie śmierdzi rybą, to znaczy, że jest świeża. Dobra, i teraz tak. Posolimy. I oczywiście posypiemy świeżo roztartym czarnym pieprzem. Następnie biorę bułkę tartą i obtaczam rybę w bułce. Rozgrzewam patelnię, na którą wlewam olej. Łososia nigdy nie smażymy za długo. On ma taką tendencję, że jak go zdejmiemy z patelni, odstawimy na chwilę, on sam sobie dojdzie. Coś podobnie jak stek wołowy. Łosoś nam się smaży, a ja przygotuję dwie bułki. Przekroję i włożę do piekarnika, żeby je delikatnie podgrzać i zrumienić. Piekarnik mam rozgrzany do 220 stopni, opcja grill, wkładam na kratkę i podpiekam. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, możemy delikatnie wysmarować masłem lub polać oliwą. Bułki w piekarniku, a my odwróćmy łososia na drugą stronę. Ależ apetycznie wygląda, pięknie się zrumienił, spójrzcie tylko. On będzie taki, wiecie, delikatniusieńki. O! Bułki zrumienione. Ryba praktycznie już jest gotowa, więc możemy zacząć to wszystko składać. Bułkę posmaruję trochę majonezem. Położę kilka kaparów. Trochę sałaty. Naszego pięknego, usmażonego łososia. O. I teraz surówka. Górną bułkę również smaruję majonezem. Chodzi o to, żeby się również dobrze skleiła. No i gotowe. Pierwszy zrobiony. Teraz robimy drugiego. Mamy rybkę, mamy surówkę, mamy bułkę i mamy fishburgera. Taką rybną, porządną kanapeczkę. Proszę bardzo, czyż nieapetycznie to wygląda? No więc spróbujmy teraz. Oczywiście przekroję tą grubszą, żeby wam pokazać, że łosoś jest idealnie wysmażony. Spójrzcie tylko.
To jest po prostu mistrzostwo świata. A więc spróbujmy. Trochę się rozbala, ale jak będziemy jedli sztućcami, to nic nam się działo nie będzie. Albo w porządnej serwetce. Obłęd. Wszystko takie dopracowane, delikatne. Tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. A ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i takich pysznych kanapeczek.